Eliza Michalik, Onet Opinie. Dzień dobry Państwu. Klementyna Suchanow, autorka książki o totalnej wojnie fundamentalistów przeciw kobietom. Książka wyszła w lutym, ale myślę, że temat jest cały czas aktualny. Ponoć sprzedaje się dobrze. Ponoć tak, tak mówię. Ja chcę zapytać, co wojna fundamentalistów przeciw kobietom ma wspólnego z Rosją i z Putinem? Pamiętając oczywiście, że nie wolno mówić, bo zakazał tego wyrok sądu, że Ordo Iuris to jest sekta finansowana przez Kreml. No tutaj wkraczamy w takie rejony, o których nie zwykło się specjalnie rozmawiać w Polsce niestety, ponieważ Polska pod względem geopolitycznym nie ma żadnej szkoły, żadnych jakby ekspertów tak naprawdę od tego tematu. A tu w trakcie tych moich badań okazało się, że te wszystkie protesty, na przykład kobiece, w których ja brałam udział, są tylko jakimś takim odpryskiem czegoś dużo większego i nie tylko dużo większego pod tym względem, że ponad nami jest polska polityka, ale po prostu ponad polską polityką jest jeszcze coś więcej. Czyli spisek? Nie spisek. To są po prostu normalne działania państw, które mają miejsce od wieków. Po prostu państwa realizują swoją politykę, te, które mają zwłaszcza ochotę na coś więcej, na jakąś dominację na świecie, te główne, takie kluczowe, i prowadzą swoją walkę o tą pozycję. I my jesteśmy w kleszczach czegoś takiego, gdzie zwłaszcza nasz sąsiad wschodni, zresztą mający długą tradycję przebywania tutaj na naszych terenach, bo i zabory były, i ochrona działała tutaj od lat. I jakby jesteśmy historycznie rzecz biorąc przygotowani na to, żeby stawić czoło czemuś takiemu, ponieważ mamy dużo doświadczeń tego rodzaju w konfrontacji z tym całym aparatem, który został tam stworzony, doskonałym aparatem, czasami popełniającym pomyłki, ale wciąż działającym sprawnie. A jednocześnie okazuje się, że właśnie zupełnie na to przygotowanie nie jesteśmy. I ja śledzę w tej książce ten wątek, jak w tej przestrzeni, gdzie odbywa się walka o prawa kobiet, tak naprawdę mamy do czynienia z geopolityką na dużą skalę, gdzie kobiety są tylko po prostu narzędziem do osiągania pewnych celów, a tymi celami są w tym momencie niszczenie Unii Europejskiej, podkopywanie NATO oraz zniesienie sankcji nałożonych na Rosję po wojnie z Ukrainą. Że taką grę prowadzi Rosja. Tak, tak. My nie jesteśmy zupełnie tego świadomi. To znaczy na tym poziomie, gdzie my jesteśmy tutaj na dole, to się, nie widzimy tego, ale te wszystkie jakby połączenia, które opisuję w tej książce, prowadzą właśnie do czegoś takiego. Jesteśmy po prostu jednym z takich kanałów, poprzez którą odbywa się realizacja czyjejś geopolityki, któregoś z państw. Czyli Polska. My kobiety, mówię w tym sensie tak naprawdę, bo oprócz tego są jeszcze inne kanały. Są takie kanały nacjonalistyczne, wykorzystywane też bardzo sprawnie przez Kreml już od lat, bo i Front Narodowy Francuski dostawał ogromne finanse, czy Liga na przykład włoska, czy hiszpańska partia Vox, tak samo są wykorzystywane do tego celu. Ale ten nowy taki kanał ultrakonserwatywnych jakichś radykałów religijnych, to jest coś nowego. Na przykład Ordo Iuris? Na przykład Ordo Iuris, tak. No miałam zapytać, co ma wspólnego ciało kobiece i ograniczenia, restrykcje nakładane na kobiecą rozrodczość ciało, ale rozumiem, że stawia pani tezę, że to jest część większego planu, na przykład właśnie Rosji, polegającego na destabilizacji. Tak, bo Rosji tak naprawdę nie interesuje to, czy te prawa kobiet będą, czy nie będą. Na przykład kwestia aborcji w Rosji jest wciąż bardzo dostępna. Owszem, są tam również naciski na to, żeby to zlikwidować, tą dostępność. To są tylko po prostu jesteśmy tylko i wyłącznie narzędziem, po prostu jesteśmy po raz kolejny uprzedmiotowione. Tak jak się mówiło już od dekad, że feminizm to jest kwestia polityczna, tak w tym momencie feminizm jest po prostu kwestią geopolityczną. Wykracza poza nasze narodowe polityki i w związku z tym nie można rozpatrywać przypadku tego, co się dzieje w Polsce, bez patrzenia na to, co się dzieje w Stanach, albo bez patrzenia na to, co się dzieje w Brazylii, albo bez tego, co się dzieje we Włoszech z prawami kobiet. Wszystko się łączy ze sobą. Tak, to wszystko jest ze sobą połączone. To są te same takie nurty w tym momencie. Jesteśmy w tym samym nurcie. To wchodzi pani na teren prawicy, bo wiązanie wszystkiego ze sobą i pewien plan, bo ja nie nazwę tego spiskiem, ale plany istnieją, to była do tej pory domena prawicy. A pani pokazuje, że oni mówią o tym... Ale ja się nie zajmuję spiskami. Aha.
Ja się zajmuję odnajdywaniem tego, co naprawdę stoi za tym, co ja robię jako aktywistka. Znaczy, ja się czemuś sprzeciwiam, wychodzę na ulicę i mam wrażenie, że protestuję przeciwko na przykład planom PiS-u, czy przeciwko planom jakiejś organizacji, która chce ograniczać prawa albo wypowiadać konwencję stambulską, ale tak się naprawdę okazuje, że ja powinna protestować nie tylko przeciwko nim, bo oni również są używani przez kogoś większego. A kto stoi za Ordo Iuris? Właśnie ostatnio zaczęłam się tak zastanawiać, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, jakim graczem w tej układance Ordo Iuris naprawdę jest, bo nam się on wydaje potężny, ponieważ jest tutaj jedynym takim mocnym, jesteśmy w Polsce, tak? Ale tak naprawdę to jest druga liga wśród tych wszystkich ruchów. Oni nie wchodzą do tego trzonu tych, którzy zawiadują jakby całą tą, powiedzmy, operacją. W tym trzonie jest... Zresztą już nie będę wchodziła w szczegóły, okej. Okay. To sobie w książce można potem jeszcze przeczytać, a poza tym za niedługo też opublikuję nowe rzeczy. Ale Ordo Iuris jest drugą ligą. Ja nie jestem pewna, czy oni są świadomi roli, którą odgrywają i kiedy się bronią przed tym, to być może bronią się zupełnie naturalnie. Ale jeśli na przykład opublikowana została taka książka jak moja, czy artykuł piątka i ludzie w Ordo Iuris pracujący, młodzi, świeżo po studiach, młodzi prawnicy i prawniczki, którzy są w tym zanurzeni i po przeczytaniu na przykład tych moich informacji, zbioru rzeczy, które dostarcza piątek, wciąż nie mają jakiegoś poważnego znaku zapytania w głowie, co oni naprawdę tam robią i do czego są używani. Dla mnie to jest bardzo już poważna rzecz. Ale może im się to podoba, do czego są używani. No, ja może przypuszczam, oni wyznają że w większości... Nie, ja przypuszczam, że w większości przypadków to są oportuniści, niestety. Takich, którzy wierzą w sprawę, jest zawsze najmniej. Jak ograniczenie praw kobiet w Polsce przysłuży się Putinowi? To nie jest kwestia tego, czy zostaną ograniczone prawa Polek konkretnie, żeby Putinowi było milej, bo on jest na przykład mizoginem i nie lubi. Ja przypuszczam, że tak naprawdę do tego nic nie ma. To po prostu zostało strategicznie wybrane jako dobry pomysł na to, żeby dezintegrować Unię Europejską poprzez takie światopoglądowe wojny, poprzez światopoglądowe podziały, które, jak widzimy na przykład przy temacie LGBT, świetnie się sprawdzają, zostały użyte przy kampanii prezydenckiej nawet, czyli na najwyższym poziomie. Czegoż więcej może sobie życzyć do destabilizacji kraju sąsiedniego, jak właśnie coś takiego. Czyli kiedy nie trzeba wyciągać żadnych armat, nie trzeba żadnej prawdziwej wojny naprawdę szykować, bo wystarczy po prostu skłócić Polskę, Polaków przeciwko Polakom. Żadnej nastawić. Prawdziwej wojny, to jest ciekawe określenie, bo podobno tak mówią strategzy przynajmniej, że toczy się już w Polsce niewypowiedziana wojna. Tak. To się nawet nazywa niewypowiedzianą wojną. Chodzi oczywiście o wojnę informacyjną, o wojnę hybrydową. To rozumiem, że do tego pani pije, że... Tak, jesteśmy zupełnym polem dla eksperymentów, dla wszystkich, którzy mają tylko ochotę z tego skorzystać. To znaczy nie posiadamy żadnego kontrwywiadu w Polsce, ponieważ został zlikwidowany przez Antoniego Macierewicza i jego wspólników w sprawie. Całkowicie zlikwidowany. Całkowicie zlikwidowany, więc na przykład tą rzecz, którą ja robię, ja się z tego śmieję, że siedzę w swoim domu w prywatnych okolicznościach, a tak naprawdę po prostu odwalam robotę za kontrwywiad, bo te rzeczy, które ja robię, powinni robić oni i oni powinni ostrzegać państwo polskie, instytucje, polityków, rządzących, że coś takiego się dzieje. Czyli oni w innych krajach kontrwywiad wyłapuje takie rzeczy, tak. Jak tworzą się ja jakieś ja korzystam z informacji publicznie dostępnych, bądź takich, które zostały do publicznego dostępu dostarczone przez hakerów na przykład, bo jest kilka takich ciekawych przykładów w Rosji, w Ukrainie i w Hiszpanii, kiedy hakerzy dostarczyli poważnych informacji na temat tych organizacji. I z tego korzystam, ale korzystam ze wszystkiego, co jest w domenie publicznym. Ja nie posiadam swoich agentów, nie mam siatki jakiejś szpiegowskiej. Oczywiście mogę zaciągać języka i czasami miewam jakichś informatorów, ale no to są takie rzeczy, które po prostu robią dziennikarze. To nie jest nic to kto niezwykłego. Płaci? Kto płaci Ordo Iuris? Ten wątek wciąż zajmuje nas wszystkich. Ordo Iuris twierdzi, że utrzymuje się tylko z prywatnych datków. Ale tak, nie udostępnia ich na przykład na stronie internetowej. Nie udostępnia, bo nie musi ich udostępniać, bo jest też ochrona danych osobowych i jest to zupełna racja. Natomiast analogiczne organizacje do Ordo Iuris w innych krajach, które również twierdziły, że utrzymują się tylko i wyłącznie z datków, po tych atakach hakerskich, które powyciągały informacje, okazało się, że
ta cała piękna legenda, że otrzymują się tylko z takich po prostu obywatelskich składek, jest nieprawdziwa, dlatego że są tam pieniądze i korporacji wielkich, są pieniądze również rosyjskie z pralni brudnych pieniędzy. Były dwie takie fale, która przyszła z Azerbejdżanu, brudnych pieniędzy i z Rosji, dwoma jakby ścieżkami przez kraje bałtyckie i przez jakieś Seszele i tak dalej. To wyszło na przypadku włoskim, bo jeden z włoskich polityków z Rady Europy zresztą był w to wciągnięty i był takim kanałem, poprzez który rozchodziły się pieniądze na różne takie ruchy ultrakonserwatywne w 2013 roku. W tym czasie właśnie Ordo Iuris powstaje. Wiemy, mówię o polityku Luca Volonté, gdyby ktoś chciał sprawdzić. Część z tych pieniędzy szła do Hiszpanii, część szła na przykład na kampanię antyaborcyjną w Irlandii. Wiemy, że część pieniędzy poszła też do Polski i na Węgry. Nie wiem w tym momencie, do której organizacji trafiło, ale być może się dowiem. To warto zbadać. Tak. To rozumiem, że chodzi o to, że Polacy, żeby podrzucać Polakom tematy, o które oni się będą kłócić. Tak naprawdę w wojnie, w polityce takiej dezinformacyjnej Rosji, chodzi o to, żebyśmy się kłócili. Każdy temat jest dobry, tak? I prawa kobiet się do tego nadają, bo budzą emocje. Prawa kobiet się okazało, że troszkę mniej, a to LGBT dużo lepiej się sprawdza, bo spójrzmy tak chronologicznie. Najpierw byli imigranci przy pierwszych wyborach, tak w 2015. Potem pojawiła się ogólnie kwestia demokracji, no ale to już była inna domena. Natomiast pierwszą później zaatakowaną grupą to były kobiety, co było strasznie nieefektywne, dlatego że jest to ponad połowa populacji i okazało się, że polegli przy takim zrywie, jakim był strajk kobiet. I chociaż wciąż próbują, to wciąż to jest taka gra jakaś taka nierówna, dlatego że nie ma poparcia po prostu wśród ludzi. Natomiast dużo łatwiej wykreować sobie wroga wokół LGBT, dlatego że jest to mniejszość, dlatego że pojawiają się kwestie tak zwanej obcości, to znaczy po prostu ci ludzie nie są powszechnie nam znani, oni nie są członkami naszych rodzin. Każdy ma mamę, każdy może mieć siostrę, każdy ma babcię. I ta babcia powie, chłopcze, jak zrobisz coś takiego, to będziesz miał ze mną do czynienia. Tak? Często politycy również i PiS, czy córki, czy żony też im suszą głowę, że słuchaj, brniecie za daleko i zostaw to. To jak groźne jest Ordo Iuris, pani zdaniem? Bo oni przyszli znikąd, ja jako obserwator sceny politycznej to widzę i nagle okazuje się, że mogą mieć wpływ na stanowienie prawa, że wnoszą całkiem poważnie rozpatrywane projekty ustaw, że zaczynamy dyskutować o pomyśle, nie do pomyślenia jeszcze niedawno, żeby utrudniać rozwody, na razie utrudniać, ale pani pisze, że to małymi kroczkami może pójść dalej, nawet do zakazu rozwodów, a przynajmniej takiej propozycji. Jak oni są groźni? Jak pani to widzi na samym końcu, jeśli nikt im nie przeszkodzi? I kto miałby to zrobić? Znaczy, możemy na to patrzeć w różny sposób. Jeszcze nie wspomniałam o tym, co też już tam było często poruszane w artykułach prasowych, o tym wątku brazylijskim, to znaczy za tą organizacją stoi również coś, co jest często oskarżane o bycie sektą. Te jakieś pieniądze z Brazylii również gdzieś krążą pomiędzy Polską, pomiędzy tymi różnymi filiami, które to TFP brazylijskie ma założone. Także mamy do czynienia po prostu z organizacją, która bardzo jest mocno wspierana przez jakieś ciała obce o jakiejś takiej nieklarownej proweniencji, bo nie jest to żadna na przykład Unia Europejska, która otwiera program, w ramach którego można realizować jakieś cele, wszystko jest transparentne, wiemy, że tyle środków zostało przeznaczone na fundacje A, B i C i one robią to i to i potem będą się z tego spowiadać. W tym przypadku mamy do czynienia po prostu z jakąś organizacją, której finanse nie są jasne, która pochodzi też nie wiadomo dokładnie z czego, która tak naprawdę, kiedy się jej przygląda, realizuje agendę, po prostu obcą agendę w Polsce. Te rzeczy, które oni tutaj wymyślają, bardzo często są podobne, niezwykle zbieżne z legislacją rosyjską, która w Federacji Rosyjskiej była wprowadzana, przetestowana już tam. Więc właśnie ja mam to zasadnicze pytanie od lat. A czy kierowała pani pytanie do polityków, czy ich to nie niepokoi? No niestety o polskich politykach jestem nie na najlepszego zdania. Zdarza się czasami z jedną, dwoma osobami trzema porozmawiać i znaleźć tam zrozumienie, ale na jakimś takim poziomie państwowym nic się nie dzieje. Oni są zajęci swoimi różnymi małymi gierkami i tak dalej. Tak jak mówiłam, takie rzeczy po prostu powinien robić kontrwywiad i ostrzegać wtedy polityków, a kiedy ja przyjdę sobie Klementyna Suchanow do pana ABC polityka, no to posłuchają i może nawet się rzeczywiście tym przejmą,
ale nie mają narzędzi, żeby cokolwiek robić. Nie są w stanie, znaczy może są w stanie, ale nie robią tego. Musimy kończyć niestety, czyli bezbronni jesteśmy. My jesteśmy zupełnie bezbronni. Rząd się zajmuje Ziobrą, Morawieckim, tak, Roszadami. Tak. Jesteśmy oparci i zdani tylko i wyłącznie na mobilizację obywatelską i na jakąś mądrość ludzi po prostu i zdrowy rozsądek. No to może ten program chociaż trochę w tym pomoże, może państwo sięgną i poczytają. Klementyna Suchanow, dziękuję bardzo. I państwu także dziękuję. Do zobaczenia, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.